Dzień dobry, dzień dobry. Standardowo dzisiejszy vlog zaczynamy od jedzonka. Zaraz będę odgrzewać, czekam aż się zrobi piekarnik bułeczki od mojej mamy. Już mam tutaj pokrojoną roladę i powiem wam, że wczoraj jej było gdzieś mniej więcej odtąd dotąd, ale jest taka pyszna, że niestety szybko znika. Wczoraj wam chyba mówiłam, mamy dwa rodzaje. Jedne to są te paszteciki mniejsze z jajkiem i z prawdziwkami i nie pamiętam czy z czymś jeszcze. A są drugie takie bardziej okrągłe i te okrągłe są z dynią i orzechami. Ja je jadłam kiedyś, bardzo mi smakowały. Także no te to są moje ulubione, słuchajcie, jecie taką bułeczkę i ona tak wciąga, jest tak przepyszna, że chce się zjeść jeszcze kilka więcej, także wstawiłam już troszeczkę i zrobimy w wersji ciepłej. Zaraz też nakarmię przy okazji rybusie, akurat się schowała, bo zazwyczaj jak coś jem to przypływa i mamy ją mniej więcej kilka dni w sumie, nawet nie tydzień. Zaraz wam pokażę, będę ją karmić. Mówiłam, wystarczyło się pokazać i przypłynęła. W sumie to jest chłopak, a ja mu tak odmieniam damsko. Zobaczcie, jest cudny taki, cały różowiutki, różowo-fioletowy, pastelowy. Tak szybko pływa, że nie chce mi się nagrać kolorystyka. Mam bardzo podkrążone oczy, właśnie zauważyłam to na nagraniu. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo się wyspałam. Spałam co prawda kilka godzin, bo do drugiej w nocy montowałam film, ale czuję się wyspana. I słuchajcie, w ogóle teraz na dniach będę pewnie gdzieś tam sporo krążyć po różnych sklepach, bo właśnie jak mam możliwość, mam trochę czasu po zajęciach, to właśnie chciałabym jakieś ładne znaleźć ozdoby. Stwierdziłam, że warto zajrzeć w różne miejsca, żeby zrobić dla Was taki przegląd. Ale chciałam otworzyć w końcu kalendarze adwentowe. Ja w tym roku zdecydowałam się na 3. Myślałam o większej ilości, ale stwierdziłam, że to będzie bez sensu, bo tak otwierać kalendarze adwentowe przez cały film to też nie na tym polega. Także słuchajcie, mam kalendarz z Deli, mam kalendarz Bajdziubeka i one są zapakowane w takie torebeczki pojedyncze. Tutaj mam jedynkę, to jest w ogóle super, bo mogę zabrać ze sobą, na przykład tak jak tutaj wzięłam, to są 3 takie pudełeczka i nie muszę wozić tych wielkich kalendarzy. I mam jeszcze kalendarz z Klinika, także można powiedzieć 2 kosmetyczne, 1 biżuteryjny. I może zacznę od Bajdziubeki, bo nie mogę się doczekać. Tutaj w ogóle widzicie... Boa dziewczyny powiesiły nam jakiś czas temu, jak nas w domu nie było. Także taka sceneria. I w ogóle tutaj w tych kalendarzach jest 24 biżuterie jakieś. Nie wiem, co jest w środku. Ostatnio chciałam zajrzeć i niestety nie udało mi się, bo tutaj w środku nie dość, że jest tak pięknie zapakowane, to jeszcze są prześliczne woreczki, także naprawdę rewelacja. Ostatnio robiłam porządki w biżuterii i praktycznie większość rzeczy już mam z Bajdziubeka. Po prostu tak uwielbiam tą firmę. I uwaga, pierwsza rzecz. Jakie cudne kolczyki, 100% w moim stylu, takie perełki złote, nawet je chyba dzisiaj założę od razu, przepiękne są, ja w ogóle ich nie widziałam na stronie, ale tam jest tyle rzeczy, taki jest ogromny wybór, że czasami można coś przeoczyć, przepiękne, ja nie wiem czy to są nowości, czy to są rzeczy, które już są dostępne na stronie, ale podlinkuję wam, cudne, idealnie pasują, ja właśnie, no zresztą ja mam dzisiaj na sobie bardzo podobne, tylko że ja mam w takie kryształki, a to są w perełki, mega podobny model, bo to jest chyba jeden z moich ulubionych, bo nie są za duże, nie są takie, wiecie, za małe, że akurat się w oko rzucają, bardzo mi się podobają, jestem mega zadowolona, także już nie mogę doczekać, co będzie kolejnego dnia, dzisiaj teraz mam zajęcia, ale akurat robimy projekt i ja już wcześniej go zrobiłam, więc do was sobie nagrywam, ale później jak skończą się zajęcia, to planuję pojechać do jednego centrum ogrodniczego, bo podobno tam są fajne ozdoby, a to jest pod Warszawą, więc może nie będzie tak bardzo przebrane, mam taką nadzieję. Dalej mamy kalendarz z Deli. Była wstążeczka, ale niestety chwilę był u mnie i zaginęła. I numerek 1 to jest tutaj. O, ten. I pod jedynką jest serum. Ono już było 2 lata temu też w kalendarzu adwentowym, także je miałam. I jeszcze mamy Klinika, tylko nie wiem jak się do niego dostać. Chyba muszę tutaj odkleić, bo jeszcze w ogóle nie ruszałam tych kalendarzy. Udało się dostać i wyciągnę jedynkę, tutaj widzę jest z boku. Taka większa dosyć pojemność, dobra. I w środku mamy, bardzo ładny jest ten kalendarz, jeżeli chodzi o szatę graficzną. A w środku mamy taką mini słodziutką tubeczkę, produkt do ust. Dajcie znać, czy znacie. Ja w ogóle bardzo lubię Klinika Rzeczy. Uważam, że mają dosyć dobre jakościowo te produkty właśnie pielęgnacyjne.
bo kolorówka to u mnie się różnie sprawdza. Natomiast pielęgnacja jest rewelacja i nie miałam jeszcze nic nigdy do ust klinika. Położę sobie tutaj akurat przy łóżku. Ja teraz w zimie mi się to przydaje. Cały czas chodzę z jakimś balsamem do ust, także to jest numer 1. No i dobra, ja na razie wracam do zajęć, a potem na pewno do Was wrócę. Vlog cały jedzeniowy, ale tak naprawdę po prostu jest już po 14 albo 15. Troszeczkę zgłodniałam, bo się na nie jadłam rano. Sorry za gwizdy w tle. I właśnie zaraz wyjeżdżamy. Potem planuję zjeść obiad taki trochę późniejszy, więc teraz wjeżdża brownie mojej mamy. Z przepisu Ondziarga już Wam podawałam chyba kilka razy na vlogu ten przepis. Hej, więc miejscówka, do której przyjechaliśmy, nazywa się Ogrodnik Centrum Ogrodnicze i jest przed samą Zielonką praktycznie. Także jakbyście szukali, słyszałam, że tutaj jest dużo ozdób, także idziemy poszukać. No cen jest boski i słuchajcie, taki kupiłam właśnie mojej mamie, a nawet większy w makro za 20 kilka złotych w tamtym roku, bo była taka wyprzedaż i żałuję, że sobie nie kupiłam, bo tutaj kosztują 100. Ta bombka dziadek do orzechów kosztuje niecałą dyszkę, jest przepiękna, ale mi w ogóle kolorystycznie nie pasuje, bo jednak mam w bieli, ale mega jest. I tu jest jeszcze zielony, ale ten czad. Słuchajcie, tutaj byłam pierwszy raz i to jest centrum ogrodnicze, a się zdziwiłam, bo prawie nie ma roślin, w sensie nie to mnie interesowało, ale bardziej są takie rzeczy dla zwierząt, do domu. Byłam, tak, pierwsza ozdoba to taka choinka, myślałam nad większą, bo była taka naprawdę olbrzymia w cenie 70 zł, więc dosyć spoko i cała tutaj jest w światełkach, więc się świeci. Natomiast pomyślałam, że nie mam za bardzo gdzie je postawić, więc wzięłam taką małą wersję za 25 zł niecałe. Następnie wzięłam kilka bombek, bo właśnie mam taki problem, że nie wiem, jakie mam bombki w końcu, jakie mi zostały i czy coś zostało w ogóle. Dlatego muszę się przejść do piwnicy na dniach, ale stwierdziłam, że będę żałować, jak nie kupię, bo były w dosyć dobrych cenach. Kupiłam takie białe szyszeczki, bo miałam ogólnie wszystko drewniane, białe i w takim stylu właśnie szyszki różne. Także te będą idealnie pasować z takim brokatem i jedna paczka kosztowała 9 zł, także one są plastikowe, więc może dlatego. I wróciłam się po dziadki do orzechów. Na początku stwierdziłam, że ich nie kupię, bo właśnie nie wiem, jakie mam ozdoby, ale potem pomyślałam, że potrzebuję coś nowego, że nawet jak tamte z poprzedniego roku gdzieś się uchowały, to i tak mogę je dopasować i wzięłam 5 takich dziadków do orzechów. 2 to są takie typowe dziadki, a te są bardziej takie rycerze trochę. Kosztowały po 5 zł, 5,19, także myślę, że spoko cena, co prawda jakość ich jest taka plastikowa, natomiast wydaje mi się, że będą fajnie wyglądać na choince. Tam tu jest kanapka drwala, to ja się nie mogę oprzeć jej i uwaga, nie wiem, co Wam pokazałam w moim podglądu. Jesteśmy w kolejce do kanapki drwala. Dajcie znać, czy lubicie, ale ta na ostro po prostu jest pycha, chociaż ja w tamtym roku nie próbowałam nigdy na ostro. Zawsze jadłam tą zwykłą i tak mi smakowała, ale na ostro to już jest naprawdę nawet nie 10 na 10, a 11 na 10. Dobra, mamy, ale nie nagrywam, bo wcinam. Przyjechaliśmy do Ikei w sumie, ale że już tutaj jesteśmy, to wejdziemy też pewnie do TK Maxa i Obi, o ile zdążymy. Także idziemy zobaczyć, bo dawno nie byłam, szczerze mówiąc, na zakupach jakichkolwiek w takim centrum, w takim sklepie, bo wszystko było pozamykane. W TK Maxie jeszcze dużo osób nie było, jeszcze są niewyprzedane, ale może coś kupię, bo są w dosyć dobrych cenach te ozdoby różne. Ale widziałam dziadka do orzechów. O, kalendarz adwentowy? Nie, nie, to nie jest kalendarz. A nie, jest taki otwierany. O, ale to zobaczyłam przez szybę. Dziadek do orzechów, piłkarz. Kosztuje 60 zł, dobra cena. Jak ktoś się interesuje piłką, mi taki trochę nie pasuje, ale jakby był normalny, to bym kupiła na pewno w takiej cenie. O, taka dosyć spora choinka kosztuje 35 zł. 100 zł ten kosztuje. Tak mi się marzy, ale trochę za duży chyba jednak. Troszkę bym wolała, żeby był tańszy, ale mega.
To jest przepiękne, albo te sanie. No i tu jest konkret wybór, taki jak mnie interesuje, ale jeszcze nic nie znalazłam, co bym chciała kupić, ale już są fajniejsze rzeczy. No i teraz jesteśmy w Ikei, Ikea jest o godzinę dłużej. Mega mi się podoba ta kuchnia, połączenie takiego niebieskiego z marmurem, ale super to wygląda, ale przyjechaliśmy ogólnie po świece, które wam zaraz pokażę. No i w Ikei też są różne ozdoby świąteczne, mi się podobają te bombeczki. Tutaj są świece, po które przyjechaliśmy. Ogólnie uwielbiam tą markę, ale normalnie te świece kosztują pewnie z 200 zł regularnie. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. No i właśnie biorę kilka. Najmniejsze kosztują 20 zł, te kosztują 40 i są jeszcze takie wielkie za stówkę. Także mega się opłaca, naprawdę. Zobaczcie ich wygląd, przepięknie. Potem można je wykorzystać sobie do czegoś. Są takie oryginalne zapachy, że najchętniej bym wzięła wszystkie, ale no nie będę szaleć i biorę 3 sztuki, bo ja mam jeszcze pełno świec Ała May, ale no nie mogłam się oprzeć i nie skorzystać z takiej okazji. Zdecydowałam się na tą do sypialni, chyba na tą do salonu i na tą również do salonu, bo będą mi idealnie pasować i też podobają mi się te zapachy. Biorę, słuchajcie, grzane wino. W ogóle nie wiedziałam, że to jest takie tanie. Albo do Ikea Family, to nie mam. Dobra, wróciłam do domu. Chciałam powiedzieć, że na ogromny plus to, że w TK Maxie na wejściu można wziąć maseczkę, bo z czymś takim się wcześniej nie spotkałam. No i słuchajcie, szybki chodzi Ikei, w ogóle teraz nadrabiam zaległości zakupowe, bo jakoś wcześniej ani nie miałam nastroju, sklepy były zamknięte i w ogóle jakoś tak wiecie. Więc złapałam w Ikei za 12 zł, w końcu założyłam tą kartę. Ikei wino grzane. Pewnie zabiorę go ze sobą na Wigilię, którą się wybiera. Pokażę wam też te świece, bo zdecydowałam się na 3 zapachy i też Kasia Osipowiczka wzięła 2. Spodobały nam się w sumie te same zapachy, bo mamy 2 świeczki zielone. Ogólnie tutaj pachną przepięknie, ale słyszałam, że nie pachną aż tak intensywnie na żywo po zapaleniu. Dzisiaj się przekonamy, bo zaraz zapalę, także za kilka dni mogę wam zdradzić, jak to wygląda. Następnie jest taka brązowa. Okej, dobra, doszliśmy, jakie to są zapachy. Te brązowe to jest brzoza i jałowiec. Tak jest jadłowanie. Reprezentacji gram. A to jest liście herbaty i werbena. Ten chyba mój zapach jest ulubiony w ogóle, ale trochę bym powiedziała, że w takim klimacie zimowym, to wzięłyśmy sobie też z Kasiny, to jest drewno opałowe i przyprawy. Piękne są te zapachy, więc chciałabym, żeby to ładnie pachniało i chyba w ogóle właśnie zapalę to. Mam świeczkę dzisiaj, ale za kilka dni będę mogła wam zrobić recenzję. A okej, jeszcze, już myślałam, że to jest wszystko, co kupiłam, ale to nie wszystko. Kupiliśmy jeszcze roślinki. No dobra, taką roślinkę kupiliśmy za 30 zł. Następnie coś, o czym marzyłam, nie śmiejcie się, ale brakowało mi tego, bo wszystko robiłam na oko i nigdy potem nie umiałam wam podać. Kupiłam w końcu taką zwykłą plastikową, było szklane, były ładniejsze, ale niepraktyczne. Za 5 zł taką miarkę. Takie 3 aloesiki. One były na przecenie i kupiłam paprotkę, słuchajcie, też była przeceniona. Taka olbrzymia, ponieważ ja uwielbiam paprocie. Niestety jedną moją zostawiłam na trochę za długo samą i mi zwiędła, więc mam tutaj nową i ona była przeceniona z 35 zł na 10. I to by było wszystko, także chyba to by było tyle we vlogu. Idę montować tego vloga, także jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. No i zapraszam was codziennie na vlogmasy o godzinie 17. Widzimy się jutro. Cześć! Cześć!